Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze RDR 2. No to co, wszyscy nacieszyli już oczy, możemy ruszać, ale co dziwne, jakbym słyszał krowy w okolicy. A nie mieliśmy mieć krów. No cóż, coś się zmieniło. Coś się zmieniło, ale widzę, że prace podobne do tych obozowych. Przynieś wodę, noś bele siana i tak dalej. I'll tell you what, woman, was a damn sight more peaceful around here before you came back. You're just lucky I'm a soft touch. I should sling you out by your ear. Ah, you always was a cold-hearted lizard of a woman. And you always was someone willing to live off the efforts of others. It's walk or work, old man. I got lumbago. You'll have more than that in a minute. Oh, John, tell her about my health. Do what the lady says. I worked my fingers to the bone building this place, Abigail Roberts. Marston! Abigail Marston. Miss Marston to you. Miss Marston to you. Why you let him stay? He's actually been pretty useful, in a useless sort of way. Who's that? No idea. Friend or foe? We'll soon find out. It's the Geddes boys. From Proghorn Ranch? Yeah. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. Pa thought maybe you folks wanted as a housewarming present, you know? They send their regards. How kind they are. Tell your Ma and Pa we're very touched. Where would you like the furniture? Just over here. Then we can arrange. This is real kind of y'all. You saved the ranch. Pa said this is the least he could do. Well, that's about everything. Send your pa my best regards. Tell him he's got friends for life in me and my family. Bye, sir. Ma'am. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. How about we take a ride into town? It's been ages since we spent any time together. It has. Let's go get the wagon. No to w drogę, a przyznam, że tak właśnie zastanawiałem się. Co słychać na starym ranczu? Since forever? Maybe not forever, but a long time. We ain't had the time, you know? We've both been working hard. And now we got something to show for it. The ranch, this life. It's so nice, John. I hope it'll only get nicer. Co nie zmienia faktu, że za to rancho to sporo ludzi przelało krew, ale to tych złych ludzi. May I help you, my lady? No, John. Widzę taka forma otwierania drzwi. Ówczesna. And now to Blackwater. Szczęście, że to całe Blackwater nie jest aż tak daleko od nas. You said there were some things we still needed. We can buy them from that catalog. Let's go have some fun. I know your idea of fun, John Marston. I ain't had a drink and well, I left those things behind me. No, I mean good, wholesome fun, like decent folk have. We decent now? I guess. Well, decent or not, I still got some errands to run. That's fine. What would you like to do? Maybe get our portrait took, for starters? Portrait? There's a feller in town takes photographs. You want to stare at a portrait of yourself all day long? I hate to break it to you, but you ain't that much to look at. No! I want a picture of us. Me and you. Okay? Okay, then. Sure. Is there anything else you want? I don't know. Let's just walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them too. With any luck, Jack and Charles will eat Uncle. Don't get my hopes up. So maybe you're right. We'll stay.
You know I am. Okay, then. Portrait it is. Jakby nie patrzeć, czasem są dobre strony takiego wujka, bo jest z kogo pożartować, to trochę jak z teściową. Przynajmniej żartów, co nie miara. O. A tu kupiliśmy nasz dom. Po prawej. Przyznam, że wcześniej zastanawiała mnie ta ikona na mapie, a teraz przynajmniej wiemy, co to jest. Let me help you down. Why are you being so courteous? I don't know. There you go. I'm gonna head to the draper's for a minute. Won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me or wait here? And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. All right, let's get that picture taken. It means that much to you. It does. Today it does. You're acting kind of funny. I am kind of funny. A different kind of funny. Am I annoying you? No. I like this version of you. It just ain't you. Well, maybe I've changed. Finally? I don't know. Probably not. Aż się zestresowałem. Hello, madam. Sir. Hello, sir. How can I help you? We'd like to get our photo taken. Oh, photo. Yes, yes, that I can help you with. Yes. So, what do we do? I'm sorry, what did you want? Our portrait taken. Oh, well, we do that. Yes, wonderful. Handsome couple, quite something, but you need a background. A background? Yes. We have Niagara Falls. Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. We have the open prairie. Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. Just pull the lever there to release the next one. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. Najgorzej, wybory. Na naszej głowie. This is pretty. Or spooky, maybe. Let's see everything. No, skoro dama prosi. That's nice. It's like being back home. Was that all of them? Panie, Paryż nocą dawać. This is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look, this was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? Nie bardzo. Najgorzej, że ta Niagara to jakoś tak... No tu jak w domu, to słabo. Nie chciałbym specjalnie przeciągać. Jak rozumiem, to jest ten Paryż nocą, więc... Może... Ah, this one. Wonderful. That will be simply perfect. You know, I wish I had the Congo River, but they require grass skirts. I couldn't afford them. This is just so exotic. Stay there. I'll make a pose that you feel comfortable with. Well, this is dignified. Try to enjoy it. I think I'd rather be cleaning the outhouse. Be quiet. Thought you were a cowboy. Poser. Oh, no. I'm a poser. I learned from the best. That is true. That might be the one. No to jest niezłe. Teraz to zamiana ról? Nie, co tak. Quite a pose. You've done this before.
To jest sprawiedliwe. I like it. So natural, particularly you, sir. Czyli wróciliśmy do początku. Excellent. Widzę kolegę na wszystko tutaj. Przystoi. No, o. Niech będzie. Każdy sobie siedzi. Jakby byli w knajpie w Paryżu. Jak najbardziej. Bravo! Now, give me a minute. I'm going to develop this for you. Wait here. Take your time. What? Nothing. Nothing at all. Tough guy. Gunslinger. Excuse me? Nothing. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here. Came out beautifully. Sure. Yeah. Oh, look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? $5. There you go. Thank you. I'll see you again. Oh, yes. He'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Bye now. What shall we do now? There is one thing I hadn't done. I never been to see one of them moving picture shows. Never? No. Well, come on. Let's go do that. You sure? Of course. It's the marvel of the age. I love marvels. Okay, good. Well, let's go. Thank you. It's real fine doing normal things. Otóż to, po to też kredyt wzięliśmy, żeby się bawić. Come in. Thank you. What's playing? Something called Sketching for Sweetheart, I think. Oh, hello. 2 tickets, please, to see Sketching for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. What's it about? I have no idea. Thank you again. Come on in. A mystery awaits. It's just incredible. It's like they're really there. Hey, I'm trying to watch this. John Marston. What are you doing with that arm? I thought you might be cold. John. That's women for you. Don't you dare, John Marston. What? I'm watching. Please. Shh. Looks so real. It's not. Don't be such a sourpuss. Shh. Stop it. She's a piece of work. Really? Shh. Oh, my. Is it over? I think so. Come on. Be seeing you. All right. We better get home. Oh, we never get out. The farm will be fine. The farm. I love hearing that. Let's go down to the lake for a minute. The lake? Sure. Why, you finally gonna drown yourself? In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. You're acting real strange. No, I'm not. Come on.
You're a silly man, John Marston. What about Jim Milton? Oh, he's even worse. Let me help you in. Like I said, mighty strange. I like to row. Since when? You can hardly swim. I don't plan on capsizing. I wonder whose boat this is. It don't matter. We'll have it back. I hope they don't think we're... They won't think anything. They'll think we're borrowing it. I hope it don't got leaks or nothing. She's seaworthy, okay? Relax. Look around. All I can see is a strange man rowing. I thought he was John Marston, but now I suspect he's been replaced with an imposter. Here's good. Ain't it pretty? Will you... Will you marry me? Get up. I am married to you. No, I mean proper. In front of God. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. You serious? It would make me very happy. If you would... We've lived a lot of lives. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I never... I didn't know it mattered to you. It didn't. But now it does. If you think this is dumb... I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. Chciałoby się zostać na chwilę dłużej, ale... Chyba ktoś się za nami już stęsknił. Kurczę, cały... Stresujący wieczór. Ale z jakim finałem? Z jaką posiadłością? Mam wrażenie, że... Co na chwilę tu znikniemy, to coś nowego się pojawia w tej okolicy. Sam bym chętnie tam zamieszkał. No i proszę bardzo. Odrobina jadu tylko go zahartowała. Psina ma się dobrze. He became the greatest apple farmer in the kingdom. Men used to travel all across Europe to eat his remarkable apples. But deep inside,
He missed the dragons almost as much as they gave him nightmares. He and Princess Breya raised 7 happy children, and none of them ever knew that their father had once been the bravest warrior in the world. The end. To jest nasza historia. No to Abigail, jeszcze musimy się trochę napracować. I love it, I truly love it. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No, he's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No, I'm begging you. No! You'd risk all this? For what? For Micah? All this? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than one of Jack's dragons. I'm begging you. And I'm begging you to understand. This is it. This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Of course. Please! Let's go kill this son of a bitch, then. Come on. Let's get to Strawberry before he dries out. A myślałem, że ta cała sielanka to będzie idealny finał. Which one of my boys is it? Cleet. Which one was Cleet? The big one or the little one? The one with the rat face. My memory is they both had rat faces. The little bastard with the rat face then. Na Micah coś specjalnego by się przydało. Ale... Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure. Especially not at the end. He cared about stopping Micah. Dobra. And that's what we're doing. I hear you're taking bounties now. And I hear you're building houses. Mm-hmm. When I'm not killing old friends. Hell, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. Ain't that right, John? Seems that way. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant was put out to pasture. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada. Find a woman. Start a family, if I can. I see how that life... Well, I'd like to try it. Ooh-wee, John. You've given him the family bug. I thought we would have inspired him to a life of celibacy and isolation. You know, I've been thinking I might get out of here, too. Down South America, maybe? It's wild, but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else, at least. That all sounds good. Yeah, it all sounds real fine. But we got some business to take care of first. Okay, Strawberry. This is it. We leave our horses by the bridge, then we find him. Liczę tylko, że Abigail przeczucie myliło, chociaż do tej pory zawsze ją myliło, więc... John, Charles, you take the other side of the river. I'll stay on this one. If we meet in the middle, we would have covered most of the town. If he's here, we'll get him. Okay, let's go. No tak, ale zabawek jak zwykle. Tyle przygotowań.
check the clerk's office and all them buildings over there, okay? Na dobrą sprawę, to nasza przygoda z Mike'a to się właśnie tu rozpoczęła. Cleek! Hey, Cleek! Been a while. Shit. Stop! He's wanted for murder! Hey! Hey, stop! 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 Can't escape us, Cleek! Ain't no point in trying! Chyba nie mamy go łapać na lasa, przynajmniej jeszcze nie teraz. Hello, Cleek. Remember us? No. Joe, you gonna take a turn? Hey, we're all buddies, ain't we? Sure, Sadie. With pleasure. Now, where's Micah? Micah? Well, I ain't seen you. Hey. Stop. Make him talk, Joan. You little... Where is he? Wait. Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. You know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. Damn you. Come on. Widzę Sadie sama sobie z łowcą nagród, sędzią Katem. No dobrze. You heard the lady. Get up there. Stop. Move. This. Keep moving. I swear. No, climb. No. Come here, you bastard. Move it. Come on, move. Here, I want you stood right here. Still. Dog. All right, string the no good murdering bastard up. Ale to kto pociągnie? Let's try this again. Where's Mike? Where's Mike? I already told you I ain't seen him. You lie. It ain't my fault. He tried to kill me. Where's Micah? Talk, or I'll pull this lever. Talk. No. No, ale ja nie wiem, mi się ręce trzęsą. He's up in the mountains. I think it's... He's up in Mount Hagen. He got a whole gang now. Bad man. Doing bad things. I tried to stop him from murdering that little girl. We fell out. Honest. Please, I'm one of the good guys. Hang him. No. I told you. Pani prosiła. Release the trap door. I can't do it, Sadie. Not like this. Thank you, John. Nah. Come on now. You won't ever see me again. I said hang him. As you wish. Jesus. Piece of shit. Let's move on. Come on. The little rat said Mount Hagen. Jezu, żyty na mnie potrzeb. You're a good girl. Honorowo niby. It's a long ride. Let's finish this. Maka? We're coming for you. Chociaż długa droga do poziomu Artura.
This pass will take us up into the high mountains. Lead the way! There's an old watchtower up there they might be using for a camp. There must be a snapper! Get in cover! Quick! You alive, Charles? John, be careful! Where is this bastard? Chciałem mimo wszystko pomóc. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Stay low! We gotta get closer to him! We'll move up, rock by rock, when we get the chance. Short runs. A bit of ground every time. Okay? Come on! I got Here's the high ground up here. Move it. Some bullets, canteen, and some jerky. You can try. I can't lose you too. Get behind there. Just ask your friend back there. Widzę go. Ja nie wiem, czy nie bylibyśmy w stanie. Bylibyśmy w stanie. Nie pozwalają nam. Przecież to jest broń na duży zasięg. A, kamień prawdopodobnie. No nie wierzę. Nie możemy go oznaczyć. Niestety. No nie taki wyborowy, skoro strzela tak jak strzela. Hey, you're okay. You're okay. I will be. Go on. Go on now. Move fast. They'll come down that hill and kill us all. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Come on, John. Shit. Proszę, że nie wiem, z czym iść na akcję, ale zakładam, że to szybciej rozwiąże nasze problemy. Sadie chyba chce faktycznie ich wszystkich zlikwidować. Już z niego spadł. Może troszkę uważniej, nasza tu bliska znajoma. O, ten żyje jeszcze. Już nie. A może? Dawać ich tu. No nie może być tak. Ja wiem, że damy pierwsze. O, ale my na to nie pozwolimy. Ja widziałem za kamienia ktoś nam to zaraz, no właśnie, wyjdzie. Gdzie jest Majka? Ale nie Jeżowska. O! Jak na takich złoczyńców, to źli nie są. Kapelusz na z głowy jeszcze nie spadł. Bywał, ale Sadie, to tak mniej odważnie. Ja mam nadzieję, że w trzeciej części to właśnie tobą pogramy. Nie możesz się dać zabić tu. Idealna postać. No właśnie, na to, żeby gdzieś w przyszłości coś tu w redzie poszaleć. O, o! Ah!
You don't look too fine. Come on! You're bleeding pretty bad. Ain't nothing. You should sit down. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit. It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Just go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. I'll be up there. Look who it is. In a minute. Ain't you got a habit of just showing up? That was Joe. We gotta be close. Micah, come out here. Piękny upadek. It's John Marston, my God! Bleed to death out here. Dzięki. Pięknie nam ten strzał widzę wyszedł. Widocznie ma spaść tutaj. Jak nasz pistolet nie... Czy nam właśnie z ręki nie upadł? To jest broń nad bronię. Musimy z tym iść. Będąc przy różnych fajnych specyfikach... O właśnie, tu miałem coś pięknego. Idealnie na spotkanie. Skąd? Gdzie? Tacy tu oszuści się znaleźli? Micah Bell! I'm just here for Micah Bell! No właśnie, nie po nich, ale dobrze. Chyba kto miał strzelać, to już wystrzelił. Tak to jest dzielić na partie. A tam jakby było coś czerwonego przez chwilę. Czy nie tylko przez chwilę. Dobrze. Na trzeźwo z nim się nie spotkamy. Chyba bym nie zniósł tego widoku. Micah! Micah! Shit! Micah! Od samego początku go nie lubiliśmy. Wydaje mi się, że tam ktoś właśnie jeszcze się kryje. A kolega stoi koło czegoś fajnego. Jeden z głowy, chociaż widzę tutaj też wiele wybuchowych rzeczy, trzeba uważać jak się kręcimy. Beczkę gorzołę widziałem niedaleko. Ale nas chcą znienacka tu wziąć. Ja bym tak, jeszcze raz wziął, albo to bym wziął, chociaż mamy lepsze rzeczy też. Ale to taki takie coś to ty przegryź tytoń. Może nie ma takiej potrzeby. Slow,
Majka! Co prawda z Majką liczę, że pójdziemy na noże. Zawsze mamy dynamit. A to wygląda jak idealne miejsce, żeby go użyć. Chociaż uwaga na lawinę. No, żeby nam z kabiny nie wyskoczył. Micah, if you're here, come out. Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that, whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. Hmm? And the boy. Whatever you say. Nie ukrywam, że liczę na pojedynek, ale niech ci będzie. Byłaś. O! Ha, ha. Tylko czemu mu to krzywdy nie zrobiło? Jeszcze raz. Dobra, ładnie wyszedł. Nie możemy korzystać z mocy? Niemożliwe. Cały czas mogli... Ale nas oszukali. Coś jest nie tak z tymi pistoletami. Come on now, Micah. At least die like a man. Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around and start walking. You got me. Just like old times, hmm? All manner of folk paying social calls. Hello, son. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, John. Now, what were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You? You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go! She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did.
Dutch, killing me won't solve nothing! Put down your gun, Marston! Say something, Dutch! Say something! I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. You okay? Fine. You're crazy. Well, I hope so. Help me up. Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin. Blackwater. I'll go see. Hurry up! I got a wedding I want to go to. Jack, Uncle, come out here! It's over, Abigail. It's all over. I'm going to where the sun burns and the heat stays and come and come lay by my side. I to już koniec, a może właśnie początek pierwszej części Red Dead Redemption, którą mam nadzieję, że Rockstar zremasteruje, wyda w języku polskim i będziemy mieli okazję spotkać się w dalszych przygodach Johna, a także całej jego rodziny, przyjaciół, czy też i wrogów, bo jak dobrze pamiętamy, zakończenie z Arturem po tej złej stronie opowiedziało się jeszcze kilka osób. Ciężko mi w tej chwili podsumować całą rozgrywkę. Myślę, że będziemy musieli spotkać jeszcze raz gdzieś na luzie, podyskutować o plusach i minusach. No na pewno, jeżeli chodzi o grafikę, no to jest istne szaleństwo. Patrząc na możliwości Xboxa czy PS4, udało się wyciągnąć naprawdę coś pięknego. Jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki, no to było różnie. Tak zresztą niejednokrotnie wspominałem, samo strzelanie jest dość nieintuicyjne, czy też jest wiele innych produkcji, które rozwiązały to lepiej, ale ostatecznie każdy potrafił znaleźć coś dla siebie. Tak w naszym przypadku było rozwiązanie tego skupienia i oddawania pojedynczych strzałów. Są osoby, które na przykład w ogóle nie oznaczały strzelania w skupieniu, tylko od razu strzelały jak tylko najechały. Niektórzy zmieniali ustawienia całego auto-aima, żeby namierzało od razu daną jednostkę bez większych problemów. Więc możliwości jest sporo, chociaż brakowało takiego dopieszczenia, podobnie jak i jazda na koniu. Czasem sprawiała frajdę, ale wjeżdżając na przykład między drzewa, no to już się robiło tak różnie. Udźwiękowienie. Jeżeli mówimy o efektach, jak najbardziej mega na plus. Sama muzyka. Pojawiło się kilka fajnych kawałków, ale no nie ma tego czegoś, żeby zostało w głowie na dłużej. Tak testując na przykład aktualnie Anno 1800, to w samych alfa testach co najmniej 4 kawałki już wskoczyły, takie, które wiem, że będą grały długo w samochodzie. Tutaj może przez cały tytuł właśnie 4 się przewinęły, które chętnie bym gdzieś w drodze
usłyszał nieco częściej. Ale to już takie czepialstwo, tak? Można to też wytłumaczyć, że w końcu Dziki Zachód, co tam miało nam przegrywać, no? Może wujaszek na banjo, albo coś w tych klimatach, no bo... Ciężko tu wymagać radiostacji jak chociażby w GTA. No i ostatecznie to, co najważniejsze, czyli sama rozgrywka. Również dość nierówna. Powiedziałbym, przez 70% czasu bardzo ciekawa, fajna, ale te 30% to takie trochę przeciągnięte, za dużo tego. Szczególnie fragmenty, które wycinałem w trakcie obróbki, czyli na przykład jak trzeba było dojechać koniem z punktu A do punktu B i potrafiło to trwać 10-15 minut. Nie wiadomo po co tak, szczególnie już w późniejszych rozdziałach, gdzie tej jazdy było wystarczająco. No ale już tak jakoś to rozwiązali. Tak samo większość misji odbywała się według pewnego schematu. Część poświęcona na rozmowy, wprowadzenie i na koniec tylko strzelanie. Wiadomo, że sama konwencja gry nie dawała wielkiego pola do popisu. To nie ma możliwości, że będą się działy niestworzone rzeczy i co chwilę coś innego, czy sam styl walki będzie się jakoś zmieniał. Tak mieliśmy to na przykład w God of War, gdzie praktycznie co jakiś czas dochodziły nam nowe umiejętności, możliwości. No tutaj ciężko, jednak rewolwer, pistolet, strzelba, cóż możemy więcej wykombinować? Chociaż może szło jeszcze jakiś dodatkowy użytek z lasu zrobić, czy innych przedmiotów, które mieliśmy w kieszeniach. Może to też kwestia, że twórcy dali dowolność na przejście tego wszystkiego. Dlatego i ten aspekt jest również niełatwo oceniać. Może po prostu nie jest on doskonały. Myślę, że gra zasługuje na solidną 9, może naciągając 9,5. Jest to jeden z lepszych tytułów tego roku, chociaż trochę zbyt dużym optymizmem byłoby ocenianie to jako grę, powiedzmy, dziesięciolecia. Tak, to wiele osób dawało bez zastanowienia 10, z czym ciężko jest się zgodzić, przeżywając całą historię. Patrząc na wyświetlenia, też z czasem schodziły nieco szybciej niż miało to miejsce na przykład w takich tytułach jak God of War czy Detroit, gdzie praktycznie od 5 odcinka do ostatniego często utrzymywało się podobne zainteresowanie. Co nie zmienia faktu, że liczę na więcej takich gier jak Red Dead Redemption 2. Uwielbiam tak długie serie z produkcji, które ostatecznie do samego finału się nie nudzą. Bardzo chętnie przysiadłbym jeszcze nad kolejnym takim dziełem, chociaż wiele wskazuje na to, że największe szanse będziemy mieli dopiero przy Cyberpunku. Na co też głośno liczę. No dobrze, o samej grze sobie jeszcze pogadamy w jakichś pobocznych aktywnościach. Myślę, że spotkamy się na żywo, biegając za część, o ile nam gra w ogóle pozwoli jeszcze tutaj działać po wszystkim, ale raczej nie wydarzyło się nic takiego, żeby nie było takiej możliwości. Więc wtedy sobie też pogadamy, chętnie poznam waszą opinię, a jakby się ktoś nie mógł doczekać do live'a, no to bardzo chętnie też zobaczę to w komentarzu, podyskutuję. No właśnie, i będąc przy tych wszystkich rzeczach, bardzo, bardzo dziękuję za całą aktywność, za oglądanie tylu odcinków, bo to naprawdę seria kolos, a mimo wszystko, jak na, powiedzmy, 80 odcinków, no to do samego końca było nas wielu. Bardzo chętnie komentowaliście, czy też odnosiliście się do całej przygody, za co przeogromnie dziękuję. To jest dla osoby nagrywającej coś niesamowitego, za co no nie sposób wyrazić wdzięczność, więc mam nadzieję, że chociaż tymi słowami w jakimś stopniu udało się przekazać podziękowania. Mam nadzieję też, że spotkamy się w kolejnych seriach, no a w przyszłości może właśnie i w zremasterowanym Red Dead Redemption 1, albo jeżeli nie to, to w trójce. Jak widać, nasza koleżanka przeżyła i bardzo chętnie właśnie zobaczyłbym jej dalszą historię, bo to jedna z tych postaci, która pamięta Artura, Johna, a jednocześnie do samego końca była na swój sposób dobra. Myślę, że to właśnie jej historia byłaby niezłą kontynuacją. No dobrze, ale zostawiam już was przy tych obrazach, jakie gra nam tutaj jeszcze funduje. Widzimy się niebawem jeszcze w Redzie na żywo, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej! Now it's time to rest. Now it's time to rest.
John Marston. Since you bought this millstone around our necks, we better try and keep this place going. I paid our debts with that money. I don't want to talk about that money. And no more that... It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. No pięknie, ale widzę, że kolejna nowa konstrukcja nam doszła. A my tak się tak staraliśmy o pieniądze, drobniaki. Macaj ciała, bo John teraz potrzebuje pieniędzy. Teraz to już nic nam nie trzeba do szczęścia, jeżeli chodzi o pieniądze, ale na pewno jest co tutaj robić. Tym bardziej, że mam wrażenie, jakąś nową ikonę niekoniecznie. Widły, po staremu. Ale legenda, mamy jeden, mamy dwa listy gończe, mamy też pewnie inne zadania do zrobienia. Może jakąś legendarną zwierzynę albo coś wyjdzie w praniu. No to co? Raz jeszcze, trzymajcie się. Hej, hej.